Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym dla ludzi, roślin i zwierząt. Występuje w niewielkich ilościach i znajduje się w każdej tkance naszego ciała. Między innymi w narządach, tkankach, kościach oraz mięśniach. Jest niezbędny już od poczęcia, gdyż odpowiada za prawidłowy wzrost, rozwój kości oraz za naszą wagę. Mężczyzn chroni przed przerostem prostaty, a u kobiet łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego. Cynk uaktywnia także obszary odpowiedzialne za odczuwanie smaku i zapachu. Cynk pełni wiele funkcji w naszym organizmie, między innymi uczestniczy w ekspresji genów, odpowiada za kurczliwość mięśni, jest również ważny przy produkcji insuliny, a także uczestniczy w odpowiednim zachowaniu intelektualnej sprawności. Cynk uczestniczy również w procesie mineralizacji kości i regeneracji tkanek, ma także pozytywny wpływ na układ odpornościowy ze względu na swoje działanie bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Cynk wspiera pracę naszej tarczycy, wzmacnia nasze naczynia krwionośne, a także zapobiega powstawaniu żylaków. Jest również bardzo ważny dla naszych włosów, skóry i paznokci. Widocznym objawem niedoboru cynku jest pogorszenie stanu włosów, skóry i paznokci. Pojawia się trądzik, zmiany łuszczycopodobne, zajady, a nawet owrzodzenia. Wypadają również włosy, u pań pojawiają się skłonności do powstawania rozstępów, a skaleczenia goją się znacznie dłużej niż zazwyczaj. Niedobory cynku prowadzą do przedwczesnego starzenia się, a także mogą prowadzić do anemii. Zalecane dzienne spożycie cynku wynosi 10 mg. Górna granica dawkowania wynosi 40 mg i przed rozpoczęciem zaczęcia suplementacji należy zbadać poziom mikroelementów w celu uniknięcia zatrucia organizmu. Przyjmowanie znacznych dawek cynku może obniżyć poziom stężenia cholesterolu HDL, może także przyczynić się do rozwoju niedokrwistości ze względu na odkładanie się cynku w wątrobie, może też zmniejszyć naszą odporność, a nawet zwiększyć szanse na rozwój nowotworu. Objawy charakterystyczne dla zatrucia to nudności, wymioty, bóle brzucha, a także biegunki. Ciekawostką jest również, że 50% cynku magazynowane jest w naszych mięśniach, a także, że stężenie cynku we włosach jest około 100 razy większe niż w naszej krwi. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama, zapraszamy również do komentowania i dawania swoich pomysłów, co chcielibyście zobaczyć w następnym filmiku.